Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Chciałem powiedzieć 5, ale niestety jeszcze nie mamy piątki, ani nawet nie została zapowiedziana. Dzisiaj wracamy do korzeni moich początków driftowania na kierownicy w Forzie Horizon 4. Na tym właśnie samochodzie postanowiłem rozpocząć swoją karierę. Jest to tym bardziej ciekawy samochód, bo pamiętacie może odcinek, gdzie driftowałem ostatnio Dodge'em Hellcatem. Challengerem Hellcatem, tak? Czy Challengerem? Challenger to był. Challenger Hellcat. I mówiłem wam, że samochód uda mi się po prostu ogarnąć i będę mógł nim sobie pośmigać w rzeczywistym świecie i nagram o tym vloga i będzie fantastycznie. Słuchajcie, dzwonię do gościa, gość mówi: słuchaj Lucek, rozwalili mi tą furę. Rozwalony cały tył w Hellcacie. Gościu wypożyczył komuś tę furę i ta osoba po prostu ją rozwaliła. 707 koni mechanicznych nie udało się opanować, wobec czego samochód będzie niedostępny przez jakiś miesiąc, bo muszą go po prostu naprawić. No i dupa, i powiedziałem, że jak coś to mogę spróbować pojeździć jeszcze tym Camaro. No i najprawdopodobniej, tak jak nagrywam ten odcinek, to pojutrze będę miał ten samochód do swojej dyspozycji. Także też nie mogę się doczekać, chociaż wolałem Hellcata ze względu na to, że tam jednak mamy więcej koni mechanicznych. Tutaj w Camaro mamy co? Mamy też 6-litrowy silnik, ale w zasadzie nie wiem, czy to będzie inne doświadczenie niż to, co miałem w przypadku Mustanga. Myślę, że to będzie dość podobna sytuacja. Nie wiem, czy będzie się tym jeździć jakoś inaczej, czy wydaje mi się, że to będzie dość podobnie, nie? Pod względem mocy, pod względem tego, jak samochód się prowadzi, prestiżu. Wydaje mi się, że Camaro może być trochę bardziej prestiżowe, bo ono wygląda groźniej, tak? Ten przód jest taki groźniejszy, jest taki bardziej nie wiem, nowoczesny, chociaż Mustang też jest nowoczesny, tylko że Mustang jest taki bardziej powszechny, a Camaro nie jest takie powszechne, nie? Camaro jest jednak rzadziej spotykane od Mustanga, nie? I czy wygląda lepiej, czy wygląda gorzej, no to już jest indywidualna kwestia każdego z nas. W każdym razie jest to samochód, którego do tej pory nie udało mi się opanować i który w Fordzie no driftuje chyba najgorzej ze wszystkich moich driftowozów, jeśli można nazwać go driftowozem, bo jak powiedziałem, driftować nim nie umiem do tej pory. I dzisiaj na odcinku spróbujemy właśnie go dostosować do tego driftowania na tyle, żeby było przyjemnie. Powiem szczerze, 99% samochodów z silnikiem z przodu i napędem na tył, a nawet z silnikiem z przodu i z napędem na 4 koła udało się przystosować do driftu, także driftuje mi się naprawdę fantastycznie. Więc nie wiem, co jest w tym Camaro takiego, że ono nie chce driftować, że ono się opiera cały czas. Więc zajrzyjmy mu trochę w bebechy i zobaczmy, co on ma tu porobione. No już widzę, że moglibyśmy coś tutaj poprawić jeszcze. A, tak, tutaj mamy trochę za długie biegi, możemy je odrobinę skrócić. Możemy sobie tu odrobinę z przodu negatyw zwiększyć. Prawdę mówiąc, samochód ma dość dobry tuning i już teraz powinien driftować bardzo dobrze. Mamy nisko ustawione zawieszenie. O, tutaj możemy poprawić. Możemy jeszcze go bardziej utwardzić i zobaczymy, jaki to da rezultat. Jedną rzecz możemy zrobić, czego nauczyłem się od... Wow, ja już driftuję 10 miesięcy. Niedługo będzie 11 miesięcy, a na początku września będzie rok, jak driftuję, bo jakoś w sierpniu kupiłem kierownicę i to moje całe stanowisko, więc wow. Trochę czasu już minęło, jak tak się zastanowić, a chłop dalej driftuje tak przeciętnie. Trochę czasu trzeba na to poświęcić. Ja tutaj sporo już kilometrów przedriftowałem, ale jednak nie tyle, żeby driftować jakoś perfekcyjnie. Jedna rzecz, musimy sprawdzić sobie tu opony, bo w wielu samochodach jest tak, że czasami lepiej jest zainstalować opony nawet trochę lepsze od tych standardowych, a na początku driftowe fury robiłem tak, że dawałem im po prostu standardowe oponki i fajnie, nie?
Musimy sprawdzić też tutaj moc, ogólnie cały ten tunik trzeba przebadać i samochód może jakimś cudem uda się przystosować. On jest taki, że między przesterowaniem a niedociągnięciem driftu jest bardzo mała granica i do tej pory nie potrafię go wyczuć, nie potrafiłem go do tej pory wyczuć do driftu i driftowało mi się nim po prostu słabo, tak? On tak szarpie, on jest taki niestabilny podczas tego driftu i dzisiaj spróbujemy go właśnie okiełznać. Pojedziemy sobie na serpentyny, na których pamiętam, że no bardzo ciężko było cokolwiek ogarnąć, żeby podriftować. Mówię o tych serpentynach przy festiwalu Horizon, czyli tutaj tu. Nie, one są takie charakterystyczne do driftu. Nie wiem dlaczego tu jest pomiar prędkości, skoro tu by była doskonała strefa driftowa, no ale nie czepiajmy się, tak zrobili tę grę i koniec, nie? Dobra, zajedziemy sobie do chatki, zobaczymy jakie mamy tu opony, zobaczymy jakie mamy zawieszenie, chociaż podejrzewam, że raczej zainstalowałem tutaj zawieszenie driftowe. Nie wyobrażam sobie, żebym tutaj zainstalował jakieś wyścigowe. Samochód i tak ma zbyt duży kąt skrętu jak na zawieszenie wyścigowe, nie? Driftuje paskudnie, ciężko go w ten drift jakby wrzucić. To może nawet nie jest kwestia mocy. Prawdę mówiąc, nie wiem czego to jest kwestia. Zaraz zobaczymy co tutaj mam powkładane. Dużo samochodów sam sobie już potunigowałem pod ten drift i różne konfiguracje robiłem i może będę potrafił teraz bardziej, lepiej dostosować ten samochód. Zobaczmy. Więc tak, jeśli chodzi o moc, mamy tutaj, zaraz zobaczymy, mamy tylko 700 koni mechanicznych, więc może to był problem z tym samochodem. W Fordzie Horizon warto mieć trochę więcej tej mocy i na przykład zainstalować sobie opony trochę bardziej przyczepne. Ale patrz, tutaj standardowy silnik nie da rady się wyżej podkręcić jak tam 800 coś. Zawieszenie na bank mam driftowe. Klatkę bezpieczeństwa możemy sobie wydupić. Zobaczymy. Zawsze trochę tam chyba 100 kg lżejszy samochód jest około, to zależy od auta. Jedno auto ma 100, drugie 180, chyba gdzieś koło. Dobra. I dajmy sobie teraz opony. To się nawet wygląd tych opon zmienia, nie? Dajmy sobie teraz opony trochę bardziej przyczepne. Możliwe, że będziemy musieli zrobić konwersję i dodać trochę więcej mocy dla tych opon, bo samochód może sobie z nimi nie dać rady. Chociaż w tym Camaro mamy mamy 6,3 albo 6,2 litra, także to jest naprawdę, naprawdę spora pojemność i nawet na standardy Fordzy powinno nam to wystarczyć do driftu. Dobra, tutaj sobie zostawimy. I możemy tu ewentualnie jeszcze włożyć 8-litrową V10, 6-litrową, 6,5 litra V12 i Racing V12. Do tego samochodu pasowałaby ta 8-litrowa V10, jak nam zabraknie mocy i momentu obrotowego, to dodamy sobie właśnie nią. Ewentualnie możemy jeszcze dodać sprężarkę odśrodkową bodajże to jest, nie? I chyba nawet sobie... Dobra, na razie zostawmy tak jak jest i zobaczmy co się będzie z samochodem działo, nie? Czyli tak, zwiększyliśmy sobie moc o 30 około koni mechanicznych i zmniejszyliśmy wagę o ileś tam, nie wiem jakie to są jednostki. Ustawiłem sobie imperialne jednostki, żeby wiedzieć ile dokładnie samochód ma koni mechanicznych, a nie kilowatów. Bo konie mechaniczne są w Stanach Zjednoczonych, a u nas w Europie są kilowaty, dlatego na dowodzie rejestracyjnym piszą ci kilowaty, a nie konie mechaniczne, tak na marginesie. Ale to nieważne. Dobra. Sprawdźmy teraz. Mamy trochę lepsze opony, więc kontrola nad autem powinna się polepszyć, ale samochód też powinien łatwiej łapać przyczepność, nie? Więc na tym nam nie do końca zależy podczas driftu. Okej. Zależy nam na kontroli jak najbardziej, ale zależy nam też na tym, żeby łatwo można było tracić trakcję, nie? Łatwiej można było wytracić przyczepność opon. Przy czym nie tracić kontroli, nie? Wiadomo.
Dobra, spróbujmy najpierw na spokojnie na lądzie. Rwie, rwie, kurde, chłop. Jedynka. Narwany. Jedynka trochę krótka do tego ronda. Trzeba dohamowywać przodem trochę. Ludzie się tam śmieją, że a czemu ty hamujesz hamulcem nożnym, jak chcesz driftować? Wy się śmiejecie, ale tak normalnie robią samochody driftowe i jak... O, możecie na przykład sobie obejrzeć Kena Blocka i jego kamery z kokpitu z rzutem na nogi. To często zobaczycie, że on nawet zamiast hamulca ręcznego dużo częściej używa hamulca nożnego. Nie, tapuje sobie po prostu tym hamulcem, żeby konkretny zakręt zrobić, tak? Na jeden zakręt lepiej będzie mu pasował hamulec ręczny, a na inny zakręt będzie mu lepiej pasował hamulec nożny, który jest pewnie ustawiony tak jak w moim aucie tutaj, czyli 90% hamulca na przód i 10% hamulca na tył. Tak do końca też nie warto robić sobie ustawienia w 100% hamulec na przód, bo wtedy czasami trzeba dohamować lepiej samochód, żeby wejść w jakiś ciasny zakręt, nie? Na przykład tutaj mamy taką... Nie, to nie jest tutaj. Kawałek dalej jest taka ciasnota, że mamy ponad 90 stopni zakręt i trzeba go mocno dohamować. Jakby samym ręcznym się tego nie zrobi, nie? Bo samochód się po prostu będzie ślizgał. No dobra, no to jaki werdykt? Samochód dalej jest nerwowy, dalej ciężko go opanować, dalej jest taki... Okej, zarzucisz nim dupą, ten drift nie jest taki super płynny, jakbyśmy chcieli. Więc zastanawiam się, czy na przykład nie zwiększymy wagi, nie włożymy tej klatki bezpieczeństwa i do tego damy więcej mocy, czyli spróbujemy najpierw zwiększyć mu o 200 koni mechanicznych moc, dodając sprężarkę odśrodkową. Czy to jest odśrodkowa, czy...? Mam nadzieję, że tak. W każdym razie kompresor. Mamy tutaj mnóstwo możliwości, nie? Co możemy zrobić? O, a propos dohamowywania, tutaj mamy ten super ostry zakręt, który nie możesz zrobić, jak jedziesz za szybko, bo przesterujesz furę. Musisz go, jak jedziesz dosyć szybko, to musisz tak zrobić praktycznie na ślizgu, na ręcznym, nie? Puh. Dalej ten samochód jest taki, kurde... ciężki. Daliśmy mu lepsze opony, okej, okay. jest fajniejsza kontrola, to na pewno. A żeby zrobić, wiesz, taki ładny, płynny ślizg jak jakimś Japońcem albo jakąś BM-ką, to trzeba tak idealnie trafić, nie? W ten moment, kiedy on jest w takim położeniu, wiesz, ciężko go uratować z jakiegoś przesteru, o, jak japoński samochód czy jakąś BM-kę, jakąś bawarkę, nie? Z przesteru ciężko go wyrwać i... czasami jest też niedosterowany, nie? To wtedy też jest taki, ha, ha, ha. Wiesz, tak naprawdę każdym samochodem da się driftować, nie? Tylko że kwestia tego, żeby zrobić tak samochód, żeby tobie odpowiadał do tego driftu. Podejrzewam, że byłaby osoba, która powiedziałaby: ej, tym Camaro się fajnie driftuje, co ty gadasz, nie? Ale tu chodzi o to, żeby odpowiadał ten samochód twoim preferencjom. Tak masz ustawioną kierownicę, tak masz ustawiony samochód, tak sobie to ustawiasz pod siebie. To już mieliśmy trochę za długą czwórkę na to rondo. Tak, kurde, jakby dodajesz mu dużo gazu, a on i tak nie wykręca. Wydaje mi się, że tutaj lepiej będzie działał na przykład na rondzie hamulec nożny, żeby go dokręcać, nie? On, jak się dodaje dużo gazu, on nie chce tak dokręcać, tylko się próbuje gnój prostować. Ładnie wychodzą mu nawet te drifty z małym kątem. Ale jak już próbujesz ten większy kąt zrobić, to jest łatwy do przesterowania. Więc co możemy jeszcze zrobić? Widocznie dla tych opon mamy faktycznie za mało mocy i spróbujemy mu doinstalować tę sprężarkę odśrodkową. Czy kompresor, wszystko jedno, po prostu dajmy mu sprężarkę. Tylko nie te podwójne turbo sprężarki,
bo one sprawiają, że charakterystyka mocy jest troszeczkę zbyt agresywna w jednym momencie. I jak samochód, o widzicie tutaj, tu mamy od zera obrotów jakby taką równą tą charakterystykę. Sprężarki mogą nam chyba więcej mocy dać niekiedy, nie, one są lżejsze po prostu, nie? A ta sprężarka Supercharger, nazwijmy to, ma tą gładszą charakterystykę, ale cały ten osprzęt jest po prostu cięższy. To zwiększyliśmy mu teraz o 222 konie mechaniczne moc na standardowym silniku i możemy jeszcze spróbować dociążyć go mocniej, żeby samochód był bardziej stabilny, żeby był stabilniejszy, nie? Czyli damy to. Dodatkowo klatka bezpieczeństwa bardziej nam jakby usztywnia całą ramę, więc samochód powinien być bardziej responsywny. Co teraz zrobiliśmy? Zwiększyliśmy moc, zostawiliśmy te opony, które mieliśmy, czyli trochę bardziej przyczepne, zwiększyliśmy wagę o ileś, o tyle, co widzicie, i dodatkowo zwiększyliśmy moc o około 220 koni mechanicznych. Instalujemy upgrade. I ta akurat sprężarka, ten supercharger, ten kompresor, czy co to jest, zwiększyło nam moc, podnosząc charakterystykę mocy po prostu wyżej, nie? A nie robiąc taki skok jak w przypadku turbo sprężarek. I to jest bardzo pomocne, kiedy na przykład mamy niskie obroty, tak jak teraz, i powiedzmy do tych 3000 obrotów mamy tak mało mocy, nie? Powiedzmy przy turbosprężarkach, a przy 4000 obrotów nagle mamy taki, wiesz, cholerny skok, nie? Tej mocy. I to jest bardzo niefajne, bo wtedy samochód bardzo łatwo jest przesterować. Docencie to, kurde, że się staram tym Camaro, bo ja będę tym Camaro, albo bardzo podobny, bo to jest chyba Z28 tutaj Camaro w Fordzie, a ja będę jeździł Camaro SS chyba z 17 roku nawet. Powiem wam, że już bardzo fajnie się trzyma. Teraz zrobiłem sobie taki test przesterowania i samochód już robi bardzo duże kąty w tym momencie. Widzicie, że tutaj gaz to delikatnie na tych 4000 obrotów. I to jest właśnie taki moment, kiedy jakbyśmy dali turbo sprężarki, to one by mi strasznie ten samochód wyrywały, nie? Ta dupa by szła za mocno by ją rotowało i po prostu bym tracił kontrolę nad samochodem, bym przesterowywał furę i by była dupa. No dobra, powiedzmy, że samochód jest ok, da się nim driftować, nie jest to drift obecnie na poziomie BMW czy tam Japońca jakiegoś, jak mojej ulubionej Sylvii S13, ale już jest na tyle dobrze, że powinniśmy ładnie pokroić serpentynki i tutaj na strefie driftowej, i te serpentynki, na których na samym początku, jak kupiłem kierownicę, to trenowałem driftowanie. Prawdę mówiąc, chyba już trzeci raz nagrywam odcinek o tym Camaro. Pierwszy raz nagrałem, jak właśnie nie potrafiłem w ogóle driftować. Drugi raz nagrywałem, to chyba nawet nie zobaczyliście tego odcinka, to już po jakimś tam czasie, chyba po czterech miesiącach driftowania, nie? No i tego odcinka nawet nie opublikowałem, bo była lipa totalna. A dzisiaj znam już jakby różne techniki, jak można ten samochód odpowiednio stunigować w Fordzie. I myślę, że jeszcze jedno jest takie rozwiązanie, żeby dać ten silnik 8-litrowy. Kuźwa, co tu tutaj tak? Dać ten silnik 8-litrowy, który jest cięższy i może wtedy ta dupa będzie chętniej latać. Kurde, cholerna bawarka. Gdzie się tylko lekko ją uderzyłem i mi od razu wysprzęgliło samochód w drugą stronę, nie?
O, tu za płytko! No, źle się ustawiłem. Ale szło ładnie. Z górki jest trudniej, zawsze było łatwiej przesterować samochód i trzeba do tych zakrętów, wiesz, podchodzić powoli, nie? Ale już jest lepiej. Myślę, że trudność w driftowaniu tą furą kompensuje trochę umiejętnościami, które są lepsze niż na początku. Ale to i tak nie jest to, nie? Chyba dwójka bardziej pasuje. No, pod górkę jak się jedzie, to auto dużo więcej wybacza. Ale nie są to ładne drifty, nie? Nie takie jak tymi bawarkami się śmiga. Czy tam Japońcami. Tu mu trochę mocy zabrakło. No, tu go trochę zmuliło. Nie wiem, czy nie ma kuźwa za mało mocy, albo te opony są za dobre, albo jest za ciężki. No, trzeba to wszystko tak, wiesz, poukładać w tym aucie, ale zrobić je tak przyjemnie do driftu, żeby łatwo było driftować, no nie jest łatwo. Trzeba trochę przy nim posiedzieć, żeby się udało, żeby to ładnie wyszło. Już jest znacznie lepiej, już lepiej się nim driftuje niż przedtem. Jeszcze popróbuję na tych oponach seryjnych, jeszcze tam jakieś inne ustawienia sobie zastosuję. Nie poddam się z tym autem tylko i wyłącznie dlatego. Każde inne bym wywalił, które bym tam próbował sobie robić do driftu, ale to auto chcę stunigować tak, żeby dobrze driftowało, dlatego że to jest to auto, na którym najwięcej się tłukłem na samym początku. Ja jestem uparty i powiedziałem sobie, ej, to będzie mój pierwszy samochód, którym będę robił fajne drifty i koniec, nie? Wszyscy driftują tymi BMW-kami, tymi Japońcami, jakimiś tak, a ja sobie zrobię swój samochód, którym nikt nie driftuje. No i krótko potem dowiedziałem się, dlaczego nikt nie driftuje Chevroletem Camaro, akurat tym modelem, bo może inne Camaro ładnie driftują. A no właśnie, odpowiedź jest taka, że jest do dupy. I trzeba przy nim trochę posiedzieć, żeby faktycznie coś tam latał, nie? Właśnie, następny samochód, jaki sobie zrobię do driftu, to będzie chyba jakiś klasyk, jakiś z lat 60. Myślę, że jakiś muscle car, może Charger, może jakieś stare Camaro, albo jakiś Chevel, czy coś takiego. Może jakiegoś pick-upa zrobimy, nie wiem, wiecie, bo trzeba zrobić w końcu jakąś furę taką klasyczną, bo cały czas się tymi nowymi, takimi względnie nowymi driftuje, czyli powiedzmy rok 2003 BMW, nie? A wypadało, czy tam na przykład to Camaro, no jest chyba z 15 roku. A wypadałoby zrobić coś takiego klasycznego i zobaczyć, jak taki klasyk poleci. I przester. No tutaj skopałem trochę za mała prędkość. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas podczas mojego driftingu. Zapraszam was na kolejne odcinki. Zapraszam do zostawiania subskrypcji. I trzymajcie się. Hejka!